Dashboard. 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 Witam Was w kolejnym materiale Doliny Kakaju. Dzisiaj jesteśmy gościnnie. Znowu tytuł Wam zdradza, gdzie jest to polowanie, ale Wam powiem. Jesteśmy na gościnnym polowaniu w Kole Łowieckim Rogacz Brodnicy. Jest ze mną Dorota, pani sekretarz z Dianą. Witam. Się najpierw przywitam, chociaż powinienem z prezesem. Mariusz, prezes witam. Mariusz. I Michał Łowczy. Z Michałem będzie dalsza część materiału, bo Łowczy, jak na Łowczego przystało, będzie z nami polował i pokaże nam te piękne tutaj tereny. Także jesteśmy przy Domku Myśliwskim. Nazwę już żeście nadali, słyszałem. Tak. Michał, pochwal się. Ostatnio koleżanka nasza Dorota, która opiekuje się naszym Facebookiem, wymyśliła taki konkurs dla naszych obserwatorów, żeby podać jakąś, wymyśleć nazwę na ten nasz domek. No i wygrała rogaczówka. Pierwszy, który tę nazwę podał, został uhonorowany nagrodą, a Dorota przekazała adres i wysłaliśmy do tej osoby. Także Doroty pomysł, bardzo dziękujemy fajny, bardzo. Fajny pomysł. No jak to od koła pewnie się wzięło, że rogaczówka. Od rogacza, tak. Przystoi. Także teraz zapraszamy Was na dalszą część, już w środku, bo siedziba mała, ale fajna, klimatyczna. Coś tam pogadamy, no i wtedy będziemy się przebierać i ruszamy w łowisko. Godzina jest tam po 18, także mamy jeszcze trochę czasu i później Michał nam będzie pokazywał piękne tereny. Także zapraszamy do środka. Zapraszam. Nasze koło Rogacz liczy 37 członków. W ubiegłym roku obchodziliśmy 70. rocznicę istnienia. Udało się akurat w tym czasie, że nadaliśmy sztandar na takim uroczystym balu myśliwskim. Cóż więcej mogę powiedzieć o naszym kole? Ja to tak będę Wam przerywał, ale macie już poczet sztandarowy, bo zawsze wiem, że koło ma sztandar, a później nie ma komu z nim chodzić, bo później trzeba na siłę, że tak powiem... Poczet sztandarowy jest. To znaczy, na razie chętni są. Na chwilę obecną nie ma problemu. Różnie koła to rozwiązują, nie? Które za godziny jakieś, które ktoś ma do odpracowania. No tam z różnymi historiami się spotkałem, ale... U nas chętni, na razie chętni są. Dokładnie. Na balach zaczęliśmy od 2 lat organizować bal, o którym mówili starsi myśliwi, że zawsze się odbywał nasz tego koła. My wróciliśmy do tej tradycji. I bal już jest od 2 lat organizowany, jest coraz większy, coraz bardziej, coraz można powiedzieć fajniej. Czyli dla członków, dla sympatyków, dla zaprzyjaźnionych, dla rodzin. I rolników. Członków, i rolników, jeśli taką wyrażą ochotę, jak najbardziej tak, zapraszamy. Tak by wypadało, bo wiem, że też w niektórych kołach są takie tradycje i to jest dobre, żeby się z tymi rolnikami gdzieś tam jednoczyć i mieć dobre, że tak powiem, relacje. Staramy się uczestniczyć generalnie we wszystkich takich imprezach właśnie i z pocztem sztandarowym. Od pewnego czasu staramy się co roku organizować taki piknik rodzinny, gdzie spotykamy się z rodzinami, znajomymi, sympatykami, więc jakoś to się tak przyjęło i naprawdę jest ku dobremu, rozwijamy się coraz bardziej. W tym roku kolega prezes wymyślił nawet, że będzie po raz pierwszy zorganizowany zbływ kajakowy członków koła i oczywiście sympatyków. Macie chętnych. Także też bym chciał powiedzieć właśnie koleżance Dorocie, że ona zapoczątkował tą nasz profil na Facebooku. Pozyskuje coraz większe grono tych, którzy go oglądają, lajkują. I to ona jest autorem wszystkich tekstów, tam zdjęcia staramy się razem dostarczać materiały Dorocie, a ona to obrabia i przygotowuje, także... No i dobrze, pokazujmy to myśliwstwo wszędzie, żebyśmy byli postrzegani jak najlepiej, a nie tylko ludzie. Tutaj kolega Łowczy jeszcze nie wspomniał, ale właśnie czynnie bierzemy udział w spotkaniach z młodzieżą, mamy właśnie kilku takich myśliwych, do których Łowczy też należy, spotyka się w szkołach, także no generalnie tak przedstawiamy to myśliwstwo z dobrej strony. Myślę, że to też jest na plus, więc... Teraz najświeższy nasz pomysł, nasz taki plan, program, który jest w trakcie realizacji, to jest spotkanie myśliwych z takim no troszeczkę większym stażem łowieckim z naszego koła i z kół sąsiednich. Dla tych... Seniorów takich, co? Tak. Dla tych seniorów to będzie taka okazja na wspominanie, a dla nas, czy dla osób, które będą chciały dopiero wstąpić w szeregi łowiectwa, no to jest niesamowita lekcja historii. Mm-hmm. A Facebook
jak chodzi o profil, to założyliśmy go nie tylko w takim celu, żeby promować koło, ale żeby pokazać wszystkim, że myśliwi to są zwykli ludzie, że to każdy z nas ma swoje rodziny, swoje prace, zawody i że to nie odbiegamy niczym innym, a odstrzał jest konieczny, staramy się to ludziom pokazać i że robimy coś więcej niż tylko realizacja planów. Także mam nadzieję, że nam wychodzi póki co. Dobrze, kolego Łowczy, co tam jeszcze powiesz o zwierzynie? Bo Łowczy to gospodarką łowiecką się zajmuje. Łowczy powie tyle, że nasz obwód zajmuje 8000 hektarów powierzchni. Jest położony w kierunku północnym od Brodnicy. U nas główną zwierzyną, która występuje, to są właśnie, jest najwięcej, mamy sarny, jak sama nazwa mówi, rogaczy. Dzików jest coraz po tym spadku liczby pogłowia dzików spowodowanym przez ASF, którego u nas co prawda nie było. Od 2 lat odnotowujemy duży wzrost populacji dzika. No to jesteście jednymi z nielicznych. Tak. To właśnie nas, jak tu koledzy z innych kół mówią, to dziwi, bo na przykład już w tym sezonie jest 27 dzików pozyskanych, także przez 1,5 miesiąca, tak? To naprawdę dziki się pojawiają. Jelenie mamy sporadycznie, jelenie są w osiennych kołach, u nas jako takiej ostoi jelenia nie ma. Mamy dużo zwierzyny drobnej, mamy zająca, które jest populacja coraz większa się robi. Bażanty, które zasiedlamy są i także też widać poprawę struktury tego gatunku. No i oczywiście drapieżniki, jak to wszędzie, mnóstwo lisów, mnóstwo morsuków i innych. Ale no, trzeba zaznaczyć, że ten obwód macie polny, nie? Polny, tak. Lasu praktycznie... Lasu mamy 900 hektarów bodajże, tam około 1000. To 10%. Tak. Dobrze. Co, teraz zapraszamy wszystkich na polowanie. Jedziemy na polowanie. Będę się przebierać i łowczy odstrzał już wystawił. Wystawiony. Teraz wpisujemy się w książkę i ruszamy w teren. Cieszy mnie to. Także zapraszamy na następną część materiału. Dobra, jesteśmy już w łowisku, nie Michał? Tak. Po drodze już żeśmy jednego rogacza widzieli, także jak to mówią, zwierz już jest... Widziany, polowanie udane. Prawie, że widzowie już widzieli go przed chwilą. Słuchajcie, jeszcze jedna ciekawostka. Michał, u Ciebie jak żeśmy, że tak powiem, przysiadali się do auta, to Ty masz niezłą hodowlę. No mam kilka danieli, mam muflony, także takie statko tylko, żeby oko cieszyło pod domem, także... Powiedz mi, jak długo Ty już to tym procederem, że tak powiem, się zajmujesz? Od 8 lat już je mam. Miałem wcześniej też i jelenie, miałem no jelenie i daniele głównie. Teraz doszły muflony i daniele zostały. Jeleń jednak potrzebował bardziej wolności i już ich nie ma. A ogólnie teraz to powiem, że jesteśmy w miejscowości Lembark. Będziemy szukać rogacza, którego nam koledzy podprowadzający dewizowców namierzyli. I powiedzieli, że tu jest fajny selekcyjny dla Kamila. Także, miło. Także będziemy go szukali, zobaczymy jakie będą efekty. No postaramy się bardzo, także... Dobrze, także ja już sztufer ładuję, czekajcie. Już mam magazynek. Także tyle. Godzinę mamy prawie 20 chyba, nie? Coś koło tego. Podpórkę jeszcze zaraz wezmę. No i ruszamy, także życzymy miłego oglądania, nie?
Dobra, pierwszy kilometr. Co? Michał, kilometr, co? Kilometr jest. Kilometr za nami. Ale jeszcze chyba nie jest ta pora. Jeszcze sary nie zaczęły się ruszać, także teraz sobie chwilę postoimy. Mamy dobry punkt widokowy, nie? Poobserwujemy, może coś nam się pojawi na horyzoncie, także będziemy próbowali podejść. Tak. Powiedz mi jeszcze, a ze szkodami w zasiewach, jak tam w tym roku? Ze szkodami, ten rok, ta wiosna jest dość na razie łaskawa, jeśli chodzi o szkody. Wypłaciliśmy jakieś tam małe 600-700 zł za szkody w rzepaku, przez sarny wyrządzone. Z dzikami na razie nie było problemów. A gdzie jakieś dyżury, coś takiego? Czy? W miarę, jeśli jest potrzeba taka, to wiadomo, informujemy się, mamy grupę na Messengerze. Informujemy, co gdzie się dzieje, także jak ktoś to reagujemy od razu. Chłopacy ruszają i na razie nie ma z tym problemu. Ale zobaczymy jak dalej, bo ostatnio też, na koniec sezonu, wypłaciliśmy dopiero odszkodowanie w kukurydzy. Był bardzo duży areał, nie można przy lesie przylegającym, nie można było opilnować tego. Ciężko jest wtedy cokolwiek zrobić i rolnik dopiero przed samym koszeniem sobie zgłasza, nie? 3-4 dni, czy tam tydzień przed koszeniem musimy wtedy jechać szacować. Dobra, czekamy na zwierzę. Czekamy dalej. Drugi kilometr za nami. Drugi za nami. Jaki plan? Plan jest taki, że maszerujemy dalej. Maszerujemy dalej, spróbujemy w miejsce, w którym był widywany, jeszcze raz odwiedzić ten rogacz. Jeśli nie będzie go tam dzisiaj, to przyjedziemy tu rano, a teraz zmienimy rewir, bo mamy jeszcze troszkę czasu do zmierzchu. Zmienimy rewir i pojedziemy do miejscowości Kruszyny. Ale wracamy po tego jeszcze, bo zerkniemy. Maszerujemy. Chociaż już pierwszego rogacza już nie było, właściwie drugiego, bo jednego samochodu. No nie jest. Dzisiaj widać, że nie ma ruchu sarem, nie? Pogoda, prawdopodobnie zmiana idzie, miała przyjść, burza nie przyszła. Nie wiadomo, o co chodzi z tą pogodą. Może zobaczymy, jeszcze się kawałek przejdziemy po tych łąkach. Może jeszcze coś nam Hubert wystawi. Polujemy dalej. Jak to mówią, polowanie jest polowanie. Tak. Co wam powiem? Kończymy tą, jak to ja często mówię w moich materiałach, nierówną walkę. Ale nie poddajemy się, nie? Nie poddajemy się, rano wstajemy i atakujemy dalej. No. Wieczór nastał, rogacze dzisiaj słaba aktywność. Widzieliśmy 2 czy 3 sztuki, ale nie było to do strzału. To nie były to rogacze młode, przyszłościowe, także szukamy tego, którego mieliśmy upatrzonego. Mam nadzieję, że rano nam się pokaże. Ale tak jak też często mówię w moich materiałach, no ze świętym Hubertem nie można pisać planów, nie? Tak. Święty Hubert to jest taki człowiek, taki nasz patron, który nieraz lubi nam płatać figle, no ale wiadomo, życie pisze różne scenariusze. Także do następnego wejścia już, że tak powiem, o świcie. Dasz bur. Witamy w drugiej części. Noc była krótka, nie Michał? Noc krótka i ty tylko Kamilowi dla wdzięczam to, że tak wstałem od takiego dzieje. Jest to moja ulubiona pora, ale czego się nie robi dla polowania. Powiem ci, ja też to zrobiłem dla widzów. Żebyśmy im coś fajnego pokazali. Także godzina po 4:00 zaczynamy poranny podchód. Miłego oglądania. Dobra, pierwszy zwierz już był widziany. Odeszliśmy od auta, nie wiem, 20 metrów i już mamy kózkę.
sarny, mamy rogacza. Rogacz, taki stary syn szóstaka. Wydaje się, że raczej nie będzie dobry. Reszta to kozy. Końca nie wiem jaki, ale miał jeden porostek, drugi albo był mechanicznie złamany, albo, no nie wiem, co tam było. Michał, przed chwilą mówiłeś, że musiałeś tak na rano wstać i dopuść do takich widoków. Warto, naprawdę warto wstać do takich widoków. Ranki w Lubisku są piękne. Piękny wschód słońca, mgły, że jest przepięknie. Także nic, tylko polujemy dalej, nie? Teraz chwilę poczekamy. Mamy takie, Michał mówi, że mamy tutaj fajne miejsce. Rzeczywiście teren fajny. Jesteśmy na takim punkcie widokowym. Poczekamy, bo jakieś sarny tutaj powinny wyjść. Jak nie, to jedziemy dalej. Niego jest koza. No i podjęliśmy decyzję, że rogacz to z jednej strony szydlarz, z drugiej chyba widłak. W kamerze na pewno widzieliście lepiej. Także teraz trzeba go rozpracować, podejść i spróbować oddać strzał. Także proszę, wyszła jeszcze trzecia sztuka.
Gratuluję koledze. Dziękuję. Nasz bór. No tak jak widzieliście, musiałem już podchodzić do rogacza sam, no bo jak to mówią, w łowisku jedna osoba to już jest dużo, a ja podprowadzający jeszcze operator, to mogłoby być niebezpiecznie. Udało się podejść sarny, dwie kozy i rogacza, no na dystans myślę około 100 metrów. Strzał skuteczny, rogacz został w miejscu, także widzimy się już teraz przy rogaczu, oddamy mu honor i tak dalej, także no co, piękne mamy widoki. Strzał rewelacyjny, gratuluję koledze, także... No nieraz się uda. Dobrze, do zobaczenia. Mamy go. Gratuluję serdecznie koledze. Dziękuję Michale. Gratuluję. Dziękuję. Piękny selekt. Przepiękny. Słuchajcie, no tak jak żeśmy mówili. Właściwie jakby go tak dobrze zmierzył, to będzie szydlarz. Bo tutaj ta jedna odnoga nie ma na pewno 3 cm. Myślę, że rogacz stary. Po róże. Raczej daszkowate, grube. W dół, także. Tutaj bardzo duże szydło, takie no niebezpieczne. Dlatego dobrze jest na początku sezonu takie rogacze... Szedrują wyeliminować. Tak, bo one później w tej populacji mogą wyrządzić szkodę. Honorujemy rogacza, a później zrobimy sobie, myślę, że takie zakończenie polowania, bo sygnałówka jest w samochodzie. Oddamy hołd później. Teraz tylko zrobimy wręczenie. No i tyle. Dobrze, mamy pieczęć, mamy złom. Przygotowane, także tak. Uhonorujemy naszego rogacza. Ostatni kęs. Pieczęć. Złom. Gratuluję. Dziękuję. Piękny rogacz. Dziękuję Michale. No, Nasz bór. Ta ziemia brodnicka okazała się dla mnie hojna. Cieszę się bardzo, że taki rogacz się udało go takiego pozyskać, także zapraszamy częściej. No, nie będę tutaj nic mówił, że nie skorzystam. Zobaczymy, co przyniesie, że tak powiem, czas. Także co? Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję. Zobaczycie za chwilę, tak jak mówiłem, uhonorowanie tego zwierza. Zrobimy jeszcze trochę materiału filmowego. No i co, jak będziemy wracać, to jeszcze może jakąś zwierzynę się uda sfilmować, nagrać, coś nagrać. Tak. Godzina, słuchajcie, z 20 po 5. Tak. Także no pięknie ten poranek nam się zaczął. Widoki piękne, piękny rogacz, piękna sceneria. Tak jak ci Michał mówiłem, dla takich widoków i dla takich rzeczy warto wstać, nie? Warto, no. Przyznam ci rację, ale żeby to nie było za często. Za wstawanie. Tak, dla takich chwil warto żyć, jak ja to Jeśli mówię, tak nie? Rzadko się wstaje na takie piękne świty, to wtedy to jest wyjątkowe. No i jak jest efekt, nie? Jak jest efekt, nie było efektu, to... Dobra, widzimy się za chwilę. Zgodnie z obietnicą, u was to jak zwykle było pstryk, my musieliśmy rogacza wyciągnąć, troszkę to potrwało, przygotować, no i co, gramy sarna na rozkładzie. Nawet dzisiaj sygnałówkę lepiej słychać, nie? Taka piękna aura, to i się niesie. Tak. Michał, z racji tego, że polowanie już kończymy, tak żeśmy zadecydowali, mamy piękną scenerię, ale jest normalny tydzień pracy. Tak. Musimy wrócić do naszych obowiązków. Także kończymy ten materiał. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję w ogóle zarządowi koła za zaproszenie. Dziękuję tobie, łowczemu,
jako podprowadzającemu, że wczoraj pokazałeś nam trochę tego łowiska. Dzisiaj widzowie mogli zobaczyć, jaki macie piękny obwód. Wiadomo, kamera wam wszystkiego nie odda, no ale dzisiejszy ranek był magiczny, nie? Także przed kamerą dziękuję, Michał. Ja serdecznie dziękuję za to, że uświetniliście to polowanie, uświetniliśmy je razem, że przyjechaliście do nas, żeby to nagrać, pokazać to nasze łowisko, usłyszeć troszkę, widzowie mogli, o historii naszego koła. Także dziękuję wam bardzo, dziękuję tobie, Kamil, dziękuję operatorowi. Także wielkie dzięki, zapraszamy w przyszłości. Słuchaj, mam jeszcze przed kamerą, chciałbym ci jedną pamiątkę na pamiątkę naszego pobytu wręczyć, także zaraz wracam. Michał, z racji tego, że no masz piękną czapkę z moją ulubioną marką, bo sam z blazerem poluję, ale no na pamiątkę tego naszego pobytu masz tutaj ode mnie wielkie dzięki. Doliny Kakaju. Ci, którzy noszą, jest ich może niewielu, bo mało osób u mnie w sklepie kupuje te czapki, ale no większość potwierdza, że są łowne, bo nawet gdzieś tam fani przysyłają mi zdjęcia ze zwierzyną, także myślę, że tobie oby ci darzył Hubert. Zmieniam czapkę i mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Dziękuję bardzo. Słuchaj, no to dzisiaj już jesteśmy w trzech, tak. Czapce z Doliną Kakaju, bo operator też ma. I tutaj masz taki nożyk, o, super. Z logiem Doliny Kakaju. Może to jest zwykła mora, no ale z moim logiem, także niepowtarzalna. Nie będzie używany na razie, będzie jako pamiątka. Dziękuję bardzo. Także jeszcze raz dziękuję. Ja was zapraszam już do następnego materiału. Komentujcie, lajkujcie. Komu się materiał podobał, gdzieś tam udostępniajcie, żeby gdzieś te zasięgi nam rosły. Do zobaczenia. Dasz bur. Dasz bur.